Po dłuższej przerwie wracam do testów produktów z Ali. Dziś o narzędziu przydatnym dla elektroników i hobbystów. To niewielkie urządzenie jest testerem kilku wartości związanych z przepływającym przez nie prądem. Aparatura ma wymiar 74x23 mm i wysokość 13,5 mm. Gabarytowo miernik jest więc nieco większy niż pendrive lub modem USB. Przezroczysta plastikowa obudowa skrywa układ elektroniczny wyposażony w dwa złącza USB, ekran OLED o przekątnej niecałego cala oraz przycisk resetujący pamięć urządzenia. Front i tył uzbrojony jest w złącza opisane jako wejście i wyjście w górnej części obudowy. Miernik wpinany jest między źródło zasilania, w tym przypadku ładowarkę, a odbiornik energii, czyli urządzenie ładowane. Tutaj jest to telefon. Po otrzymaniu zasilania miernik uruchamia się automatycznie, a po podłączeniu odbiornika rozpoczyna się mierzenie przepływającego prądu. Wśród dostarczanych wartości znaleźć możemy napięcie ładowania, czas pracy, natężenie prądu oraz pojemność ogniwa. Ostatnie dwie wartości możemy wymazać, wciskając na krótko przycisk reset. Wtedy też odliczanie zacznie się od początku. Dzięki temu w dowolnej chwili możemy podejrzeć na przykład, czy ładowarka jest sprawna lub jak przebiega cykl ładowania urządzenia, co jest szczególnie ciekawe w ogniwach umożliwiających szybkie ładowanie, ponieważ tam zarówno napięcie, jak i natężenie podawanego prądu zmienia się wraz z poziomem naładowania ogniwa. Mam nadzieję, że dzisiejszy gadżet przypadnie Wam do gustu. Zapraszam również do innych filmów z serii AliTester i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!